Cześć. Słuchajcie, jestem w tej chwili w łazience, stoję przed kabiną prysznicową, dokładnie przed przestrzenią prysznicową. No i chciałbym Wam pokazać, jak ja osobiście taką przestrzeń prysznicową bądź kabinę uszczelniam, jak kładę silikon, żeby był on położony dobrze, prawidłowo oraz estetycznie. Mówiąc tutaj dobrze, mam na myśli, żeby ten silikon nam się nie odspajał po jakimś czasie od powierzchni oraz przede wszystkim, żeby ta przestrzeń była bardzo dobrze uszczelniona. W przypadku akurat kabiny jest to o tyle ważne, żeby ta woda nam nie wypływała poza kabinę. Tym bardziej, jeżeli mamy taką kabinę przestrzeń prysznicową, gdzie mamy same szyby. No i tutaj oczywiście pokażę Wam właśnie silikonowanie na przykładzie tej kabiny, dokładnie tej szyby oraz profila łączącego ją ze ścianą, ponieważ narożniki płytek wewnętrzne, narożniki ścian czy ściany i podłogi już mam zasilikonowane, ale to jest dokładnie taki sam etap prac, także bardzo ważne tutaj jest, żeby nie pominąć żadnego z kroków. I mówiąc tutaj o prawidłowym silikonowaniu, bardzo ważne jest, żeby powierzchnia była odpowiednio oczyszczona, żeby była sucha, bo do mokrej powierzchni silikon nam się po prostu nie przyklei i będziemy mieli nieszczelność. Następnie ta powierzchnia powinna być odtłuszczona i tutaj możecie użyć odtłuszczaczy na bazie acetonu. Może to być aceton, może to być zmywacz do paznokci, on też jest na bazie acetonu, bądź inne innego rodzaju odtłuszczacze. Ważne jest, żeby to było zrobione dobrze, dokładnie i żeby nie pominąć tego kroku. I dopiero wtedy możemy faktycznie zabrać się za silikonowanie tej powierzchni. No i zostaje nam tylko kwestia tego, jak estetycznie położymy ten silikon. No i tutaj jest oczywiście wiele różnych szkół. Ja Wam pokażę, jak ja to robię. Używam do tego spryskiwacza z wodą, czasami wodę z płynem, natomiast przeważnie jest to sama woda, ona w zupełności wystarczy i ten silikon nam się wtedy ładnie ściąga i nie przywiera nam do kostki, którą ściągamy, bądź do ściągaczki. I myślę, że to jest całkiem dobre rozwiązanie. Nie będziemy tutaj za wiele o tym mówić, po prostu pokażę Wam, jak ja to robię i tyle. No, zapraszam na film, jest to naprawdę bardzo łatwa czynność, tak jak mówiłem, ważne jest, żeby nie pominąć żadnego z kroków. Także do dzieła!